Wiesz co, i faktycznie, no moc miała, fajnie szła, nie? I zakręt był, i hamulce miał słabe, wiesz, nie takie jak u mnie. I chciałem wyhamować, mi to nie hamuje, nie? No to ja zamiast tego to gazu i w taki konar wjechałem. A się, przez kierownicę przewaliłem. Coś mi pokazywał. O! Znajomy to, czy kto? Chyba klimat. Chyba Klimek Harley'em 1250. Siema. Jak tam? Jak tam? Siema. Przyjechałeś. Ja się wybrałem. Jak tam Harley? No dobrze ci wiem, że... No to wiesz, ty masz do czegoś innego stworzone. Co? Twój jest do czegoś innego stworzone. No pewnie, no. Każdy motocykl jest do czegoś innego. Nie ma takich samych, nie? A to jest ten nowy, co wziąłeś, nie? Tak. No. Ile masz najechany na nim? 200... Czekaj... 230 km. No już kurwa zajechany trochę, czy nie? Zajechany już, no. Nie, no co ty. Znówka sztuka, nie śmigana. Tylko trochę na kole i dwa tereny. Małe, takie, na żwirowni. Kroska? Tak. Zjadę. Sobie fotę zrobimy. A. Ten pomad. Byłeś nim gdzieś dalej? Byłeś nim gdzieś dalej? Ty tak, wiesz co, wiesz gdzie byłem? Na tym, na... za Włocławkiem. Tam w Nieszawie się przeprawiłem promem na drugą stronę i tam z drugiej strony Wisły się śmigałem do tego, do Włocławka i tam do Płocka na rybkę. Mhm. Byłeś tam na rybce czy nie? Ja. Ale rybkę mają zajebiste. Rybkę to jak ja sobie sam dorsza zrobię, czy pstrąga, to jestem najbardziej zadowolony. Na pamiątkę. Pewnie na kanał to też wie, później wjedziesz z tym, czy nie. Też. A co? Pamiątkowy, nie? A na początku nie wiedziałem, że to ty, wiesz? Dopiero mówię, a machasz? O kurde, mówię to, a kto mógł takim jechać? A to Klimek. Ale płomienia ma chuj wyjebić te kolory, co? No. Teraz się widać to w słońcu, jak się mieni. Cały się mieni w ogóle. I te klapy i... Wiem do tego faceta, co jest kurwa mistrzem świata, kurwa, w tych malowaniach. Mhm. I on mówi, że on to by zrobił. Mówi, że nie ma problemu. No ja wiem, mówiłeś mi.
że mówi, że ma te lakiery, ma Harley'a, bo on też handluje lakierami. Mm-hmm. Jest jednym z najlepszych tych, kurwa, aerografów w Polsce. No, no, nie, no ja nie wątpię, nie, ale wiesz, oryginał to oryginał. Musisz tak jak to mówić, trzeba się przyjrzeć się. No. Żeby to zobaczyć. Jechało się spoko tym, nie? No, spoko, fajnie. A mogę jeszcze raz, a ty weźmiesz mojego. Jo? No. Ale gdzie tam do tego? Tam pojedziemy, tam i nawrócimy. Możemy tak zrobić. Chcesz? Dobra. Kręcisz? Co? Wszystko nie. Musisz, ty jechałeś kiedyś crossem? Jedynka na dół jest, nie? No. Tylko uważaj, bo to wiesz, to ma... To ma kopa. Jest lekkie. Jest lekkie. Jest wiatr. Wiesz co, pojedziemy tam i sobie nawrócimy i sobie tutaj podjedziemy. Dobra? Tylko weź mi powiedz, jak to... Aha, jak się odpala. Dobra. Słuchaj, sprzęgło, nie? Tu rozrusznik. Tu rozrusznik, przepraszam. A tu wyłączasz, nie? To sobie z tej strony. Uważaj, bo jest wysoki, czasem można nie złapać gruntu. Sprzęgło. I bez gazu, jak zapalasz, nie? Nie wiem, musisz zobaczyć. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Tylko jak ja mam teraz go odpalić? Pojechał. Beze mnie. Jak ja mam go odpalić? Tego mi nie powiedział. Powiedział. Nie musiał. Mam nadzieję, że nie położę się nim. W butach niewygodnych. Jadę. Jadę. Trójka. Fajnie burczy. Ciekawe, gdzie klimat jest. Nie widzę go. Ty, gdzie on pojechał? Klimek zginął z moim crossem. Czyżby tam pojechał? Nie było tak umawiane. Siema. Ja na Harley'u. Tego nie było. Nie no, muszę tam pojechać, bo...
palce na... A, jedzie. Jezu, no spodobało mu się chyba to. To mi wypali tego paliwa, no. Muszę gdzieś na wrotki poszukać. Bezpiecznej, oczywiście. Dobra, tutaj. Może kiedyś Klimek na weekend pożyczy mi tego hardego. Wioskę chyba. To mu się spodobało, no. I nawet luz wbiłem. Teraz to sobie za nim poczekam. Gdzie jest ta stopa? Nie wiem. Trzeba poczekać na właściciela. Albo urwałem. Nie wiem. Gdzie on w pole pojechał? A w moim pole, w pole się nie wjeżdża. Kto będzie filtr czyścił? Nieładnie. To ja go filtr wyczyściłem, a ty w pole pojechałeś. No. Zejdź. No i potem stopa. O. A ja nie umiem twojej wystawić, wiesz? O. Jest? Dobra. Ale kurwa, co i... Jak wrażenia? No kurwa, po tych wiaków, że... Na tym to też tylko trochę więcej gazu już mi się odgrywa. Na dwójce, na trójce się podnosi. No, na piątce nawet. Wiesz co, jeszcze mi zrobisz zdjęcie. Tylko jakby stąd tu, bo... Słońce świeci. Czekaj. No mi też się fajnie tym jechało. Chyba nawet trójkę zapiąłem. 8 dych jechałem. Wiesz? 80 dych? No. To jest ile? 160, nie? 140. Nie, 110. To jest jedna... Ale to nie wiem właśnie. Tak? To ponad 100. To ponad 100 miałem? Jakbyś mi zrobił, to by było fajnie.
kręci tylko tego. No, z moj, tego twojego, tylko tego, jak chcesz. Tylko żebym ja był na Harley'u. Davidsonie. Cztery poty mam. Super. To było piękne. Myślę, że i mi się też się fajnie zmieści tym kolejem, nie? No. Trochę mi było głupio tutaj, wiesz, z tymi butami, ale jakoś. No. Która jest godzina w ogóle? O, trzeba będzie się zbierać. Wiesz co, ja już będę jechał. No. Nie palimy, będziemy zdrowsi. Ok? To jeszcze raz, Klimek, dzięki. No to co, to na drugi raz też się spotykamy i zamieniamy? No, ja tam się, wiesz, ja wiem, że ty dobrze jeździsz, że wiesz. Najgorzej, jaką mi też ktoś się wypierdoli, nie? No. To boli wtedy, nie? No, ale wiesz co, powiem ci, że nasz wirownik, kumpel Bartek, nie? Poznałem go dopiero co i mówię, że się przejadę tą Yamahą. Yamaha 125 miał, TDR. I wiesz co, i miał z przodu oponę taką jak z tyłu, nie miał takiej jak ja, tylko taką przód i tył takie same. I wiesz co, i faktycznie, no moc miała, fajnie szła, nie? I zakręt był, i hamulce miał słabe, wiesz, nie takie jak u mnie. I chciałem wyhamować, mi to nie hamuje, nie? No to ja zamiast tego to gazu i w taki konar wjechałem. A się, przez kierownicę przewaliłem. Ale tylko trytkę urwałem, wiesz? Ciebie te hamulce, że kurwa brzytwa w pójdzie u ciebie. No, brzytwa, tu trzeba uważać, bo to wiesz, zaraz ci musisz trzymać mocno kierownicę, bo ci buch idzie, nie? A tak samo tył, no to od razu się ślizga, nie? To jeszcze raz, nara, trzymaj się, dzięki. Którędy jedziesz, tędy? Tam czy tu? Tędy. Powiem wam, że Klimek to stary motocyklista, to jest tam od dzieciaka i non stop w siodle. To nie jest tak jak ja z przerwami. On po prostu cały czas śmiga.
Nara. Też wam mówię już nara. Hej, trzymajcie się.